Krzemionki są fajne, to tytuł niezwyczajnego przewodnika, który od 4 listopada będzie zachęcał turystów do zwiedzania rezerwatu. Autorami przewodnika dla najmłodszych turystów są najmłodsi uczestnicy realizowanego od września bieżącego roku w Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Krzemionkach projektu pod tytułem Ambasadorzy Krzemionek. Mogliśmy poznać muzeum neolityczne oraz wioskę oraz kopalnię. Bardzo dokładnie to zrobiliśmy. Zajrzeliśmy również w różne zakątki, gdzie inni nie mają jakby do tego dostępu. Niezwyczajny przewodnik autorstwa zespołu edukacyjnego Dwunastka w Ostrowcu Świętokrzyskim to nie jedyne dzieło, jakie powstało w ramach projektu. Turystów do zwiedzania rezerwatu zachęcać ma także wystawa zdjęć młodzieży z gimnazjum imienia świętego Jana Pawła II w Bodzechowie. Wystawa niezwykła, bo wykonana metodą otworkową. Zaczęliśmy od pudełek po zapałkach. Musiały być oczywiście one odpowiednio przygotowane. Przy użyciu tak naprawdę kliszy dało się po prostu robić te zdjęcia. Projekt Ambasadorzy Krzemionek realizowany był od września. Na jego uroczyste podsumowanie odbyło się 4 listopada w rezerwacie Krzemionki. Projekt został realizowany w ramach programu Bardzo Młoda Kultura. Programu, który jest finansowany przez Narodowe Centrum Kultury i realizowany przez Wojewódzki Dom Kultury. Tegoroczna edycja projektu zakładała udział 5 podmiotów. Wśród laureatów oprócz Krzemionek znalazły się także projekty Ratai Słupskich w gminie Pacanów, Bielińskiego Gimnazjum Kulturowego, Janko Muzykant Moderny z Kielc oraz Szukam Szukania Mi Trzeba z Buzka Zdroju. Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, który jest wojewódzkim operatorem programu ogólnopolskiego Bardzo Młoda Kultura, od początku bardzo kibicował temu projektowi, od momentu aplikacji, ponieważ zachwycił nas bardzo inteligentny pomysł wykorzystania edukacji kulturowej, wszystkich środków artystycznych ku społecznemu celowi, mianowicie promowaniu dziedzictwa kulturowego i jakie przypadło w udziale mieszkańcom tej okolicy. Krzewić dziedzictwo województwa świętokrzyskiego pomimo zakończenia projektu chcą w dalszym ciągu jego uczestnicy. Myślę, że my też jako ambasadorzy Krzemionek będziemy chcieli różnym osobom opowiadać, bo to jest naprawdę wyjątkowe miejsce i to jest wyjątkowe, że dane jest nam tutaj mieszkać i taki mieć dostęp do tego. Młodzież z publicznego gimnazjum w Szewnie wraz z Anną Pankowicz i Marcinem Kaproniem z Fundacji Nowych Ujęć z Krakowa realizowała film metodą poklatkową, opowiadający o dniu codziennego neolitycznego górnika. Był to proces bardzo pracochłonny, bo każdy ruch, do każdego ruchu trzeba było zrobić jedno zdjęcie. Tam minimalny ruch po prostu powodował już błąd i trzeba było to poprawić. Należało naprawdę delikatnymi ruchami poruszać tymi postaciami z kamieni, bo tutaj bohaterem był górnik, który został zanimowany przy pomocy krzemienia. Nietypowy przewodnik, wystawa fotografii otworkowej i film z życia neolitycznego górnika to efekty twórczej pracy ambasadorów Krzemionek, które przełożyć się mają na promocję regionu świętokrzyskiego i dziedzictwa narodowego. Pierwsza edycja dobiegła końca, ale organizatorzy mają nadzieję, że udział w takim projekcie młodych ludzi to inwestycja, która zaprocentuje w przyszłości.